Grandson. Old Hunter, I fear things are about to get hairy. So ends another Vault Hunter adventure. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym siódmym odcinku z DLC Sir Hammerlock dodatek do Borderlands 2. Zajmiemy się dzisiaj misją Upadek Nakajamy. Misja fabularna tym razem. 15 tysięcy punktów. Mamy chyba jeszcze jeden punkt do wydania. Tylko się tak zastanawiam, co tutaj sieknąć. Szybkostrzelność. Redukcja odrzutu. O, 3 punkty mamy. Obrażenia trafień krytycznych, to się przyda. 5-6. Szansa na efekt żywiołu. Szybkość ładowania tarczy, obrażenia od broni. O, 7-2%. I tutaj sobie coś też weźmiemy, tylko nie wiem co jeszcze. To jest dosyć ciekawe, deszcz ołowiu. Szybkostrzelność i redukcja odrzutu. Szybkość zmiany broni, szybkość celowania. To jest dobre, ale wtedy, kiedy wieżyczka jest aktywna. Zwiększa obrażenia i szybkość broni bez efektu żywiołu. O, fajne to jest. No ale musimy wytrzymać wieżyczki, sobie weźmiemy to. Bo często się zdarza, że ta wieżyczka nam pada dosyć szybko. Więc w ten sposób to zrobimy. Tutaj mamy taką fajną broń, bitewny plasmomit. Plasmomiot, przepraszam. Dosyć dobra broń, używam jej teraz. Co to jeszcze tu jest? 23 tysiące obrażeń. Ale broń słaba. Dobra, jedziemy z tym Upadek Nakajamy. Tutaj mamy jeszcze tak, czerwona księga. Aha, to jest z DLC poprzedniego. Likwidacja przecieków, to jeszcze możemy sobie, to chyba zlecał nam Claptrap. To też do niego później pójdziemy. Dobra, no to co? Ruszamy, tak? Kolejną podróż, to wracamy z powrotem tam na ten T, tak? A tu chyba szybka podróż jest nawet. Grań świeci raka. Zaatakujemy Nakajamę. Nie wiem, czy to będzie ostatnia misja fabularna, czy też nie. Mamy 22199 punktów, czyli 2000, prawie 200 punktów życia zdobyliśmy, levelując na 41 poziom. Tych elitarnych dzikusów pokonałem całkiem przypadkowo, wracając w poprzednim odcinku. Udaj się na statek, zabij profesora. Przypuszczam, że... Czekajcie, którędy będzie szybciej? Chyba jak pójdziemy w lewo, nie? O tam, tak? Tak, chyba będzie tędy najszybciej. Tak się składa, żeśmy tutaj wszystkich przeciwników pokonali. Więc będzie łatwiej. One, przeciwnicy się odnawiają. Więc czasem się mogą tutaj pojawić, ale na razie jak widzicie jest spokój. Muszę znaleźć jeszcze jedno gniazdo. Quite ironic in a sense. We came here to hunt creatures and now you're tracking the most dangerous game of all. Man, it's the most dangerous game, Lillian. Just a fire. Kto tam jeszcze się pojawił? Dobra, wieżyczka już tu się nie sprawdza. Jak widzicie, całkiem niezła broń.
Czekajcie, bo tutaj może być. Nie. Nie, tutaj nie ma. Szukam trzeciego gniazda, wiecie, bo to jest związane z tym wyzwaniem. Udało nam się zdobyć, znaczy znaleźć dwa gniazda. Jedno gniazdo wiem, gdzie jeszcze jest, ale do tego gniazda się nie idzie w żaden sposób dostać. O cholera, jasne. Właśnie po to zbieram tą bazukę. Przy sobie mam. No takie właśnie sytuacje. Już tam wieżyczka poszła? Cholera. Cholera, patrzcie tu. Kubaniec się leczy. Czekajcie, bo mamy tutaj kilka tych do aktywowania. Nie musimy z każdym walczyć i każdego zabijać. Kierujmy się tutaj do strony naszego zadania. Tam chyba było gniazdo, czy mi się wydawało? Tam byliśmy. I tam, jak widzicie, jest drugie gniazdo, ale tego gniazda nie idzie tam w żaden sposób. O, ze zgorzelona purchawa, to ja muszę ją załatwić, bo to jest związane też z zadaniem. Gdzie ona znikła? Dobra, jeszcze jeden ze zgorzelony. Widzicie, broń sobie radzi całkiem przyzwoicie. Szukajmy cały czas jeszcze tego jednego gniazda. No i tutaj mamy jeszcze do zdobycia dwa znaki. Kult skarbca. Amunicja nam błyskawicznie znika, cholera. Warto się z góry rozejrzeć, ale tutaj nie ma mapy.
Oj, co to za przejście jest? O kurczę, to jeszcze kawał drogi tu nas czeka. O cholerka. No to ładnie. W zasadzie tu nie wiem, którędy iść, ale... O, tu mamy gniazdo, dobra, trzecie. Poziom kozactwa nam wzrósł. Patrzcie, kurde, nie mogę tego zebrać. To jest takie głupie. Strasznie to się źle zbiera. To powinien poprawić. Według mnie same otworzenie tej skrzyni powinno powodować to, że zbieramy przedmiot. A nie klikać jeszcze muszę, żeby to zebrać. Bez sensu trochę. Ej, co to za pistolet jakiś fioletowy nam wypadł? A nie, nie fioletowy. Szukam tych znaków, wiecie? Symboli skarbca. ...132 punkty Eridium. Szamani mało dają doświadczenia, pomimo tego, że ciężko ich pokonać. Ej, tam było to gniazdo, jak ja mam je zdobyć? Moment. O, tutaj to gniazdo jest. Mam tutaj się wspinać? Nie myślę, że mam tutaj skakać po tych. No nie sądzę. Bez jaj. A, być może z góry mamy zeskoczyć, jak tam wyjdziemy na samą górę. Tu jeszcze była taka ścieżka. Po boku. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. A, tam jest jakieś gniazdo. O cholera, jasna. Ajajajajaj, po mnie. A może nie? Ajajaj. Straciłem 70 tysięcy, ale muszę tam doskoczyć jakoś. Dobra, jeszcze raz. Dobra, tylko musimy sobie tutaj tak dobrze jakoś trafić, chyba że z tego. O. Albo z tego. Dobra. A, to tylko skuta jest. O kurde. Widzicie, tam nie doskoczę tam. Aaa, lipa. I to teraz powrót. Ej, to są na dole te przecież. Dobra. No w tą stronę troszkę łatwiej było. Ale tutaj, kurde, nie wiem czemu zginąłem. Przecież miałem... Na dole przejście. Troszkę to dziwne, dobra, ale nieważne. Kurde. Gniazdo jest, tu jest drugie, ale... Spróbujemy je jakoś zdobyć. Hey, stand in front of it! Thank you.
Zobaczmy te gniazda. Tutaj nic nie ma. Ale mogą być symbole. Z kultu skarbca. Aha, tu jest jakieś przejście znowu. Więc ja muszę się pośpieszyć z tym zadaniem, bo generalnie czas ucieka, a tu jeszcze kawał drogi przed nami. A, tutaj mamy gniazdo, dobra. Dobra, mamy wyzwanie ukończone. Super. Challenge completed. Kukucze jaja. Wyzwanie ukończone. Nie wiem, dostałem punktów tego, ale okej. Okay. Tylko pytanie tak, bo teraz tutaj mamy dwie ścieżki. Nie wiem czasem, czy się nie wrócić tutaj. Bo tu mamy sklep. Byśmy sprzedali te graty, co? Dobra, zróbmy to. Sprzedajmy graty. Stracę te dwie minuty. Niepowstrzymany zwiadowca tym razem. O kurde. Sprzedam chyba tego shotguna, dosyć ciekawego. Cholera. Może sobie zmienimy coś nowego. O kurde. Wilk morski, nowe burza piaskowa. Przebojowy renegat. To to było to już. Nie wiem, co tutaj się odblokowało, ale te gęby wszystkie były już wcześniej. A. Tu jest jakieś przejście jeszcze, kurde, widzicie, to chyba nie jest jeszcze koniec gry. Padek na kadżamy. O, kurde, widzicie? Całkiem przypadkowo. Znalazłem to. Tym razem ten symbol był taki malutki, cholera. Nie, powiem wam, że dodatek chyba jeden z lepszych. Według mnie. Z tych trzech, które grałem do tej pory. Czekajcie, bo przecież... O kurde, co to się stało? Wysuń most, udaj się na statek, zabij profesora. W jaki sposób mam wysunąć ten most? Aha, w ten sposób. Okej,
tyle idzie gości. A, tam jest ten statek na Kajamy. Kwasowej nie będziemy niszczyć, bo to nie jest związane z zadaniem. Szkoda czasu. Atakują. $800. O kurde, rekord chyba. Czekajcie, szukam tutaj tego symbolu, ale nie widać. Statek. O kurde, co to widzicie? Nie mówcie, że te posągi tutaj zaraz się ożywią. A jednak nie. Ale fajnie było powalczyć z takimi dwoma bydlakami. Coś tu nie działa. Kurde, terminus. Mam nadzieję, że ten statek nie jest jakiś ogromny. Welcome to Dr. Zed's portable clinic. What can I get for you? Zed out. You're my millionth customer. I'm sure we'll be doing this again soon enough. Być może w statku znajdziemy ten. O, proszę. Symbol. Mi się wydaje. Okej, kurde, jakaś lokacja. O, oh, shit. Oh, shit.
wieżyczko, cholera. Ej, 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 ej. No kurde, nic nie tracę, cholera. Ej, to jest niesprawiedliwe, ja mu życia w ogóle nie tracę. Widzicie? Krytyczne obrażenie zdajemy, ale gówno. Dobra, może bazooka coś tutaj. Ja pierdzielę. Nie wiem, co trzeba zrobić. Ładuję w niego, niby życie mu spada. Takiej sytuacji jeszcze nie miałem, kurde. Jackensteina. Muszę to niszczyć? Nie. No, cała tarcza mi spadła, cholera. Sentry deployed! A, on ma chyba wszystkie TT zniszczyć. Dobra, wiem, o co chodzi. Wszystkie TT. To kukle chyba mam wyrwać wszystkie, nie? Chyba tak. Zpieprzać na razie. Nic mu nie robi. Na razie. Oj, oj, coś wybuchło. Coś mu straciłem, trochę życia. Dobra, coś siadło. Nawet nie wiem, co ja zrobiłem, ale... Chyba musimy strzelić tą butlę, jak weźmie, nie? Jak ją chyć. A, jednak to siadło, jednak... Dobra, dobra, działa, działa. You fellas meet the missus?
Działa to. Dobra, dostał salwę, kurwa, teraz. Dostał na profesor jeszcze. O, karabin obrażenia od pocisków. Co to za sprzęt jest? 1018, całkiem fajna spluwa, moment. Porównamy do tej. 1090-1018, tutaj mamy lepszą celność, szybkościelność większą, obrażenia od ludu dla ludu. Obrażenia od elektryczności, redukcja odrzutu, zwiększona stabilność, zużycie amunicji 2 na strzał. Skuteczne przeciwko tarczom. Ej, ciulowa broń. Już mi się wydaje. Jest nasz profesor. Spląduj zbrojownię. O kuźwa. Ja pierdzielę, go się sam zabił. Jaki typ. Czekajcie, bo ja tutaj jeszcze możemy znaleźć jakiś symbol, nie? Nie zwróćcie uwagi, symbol tego kultu skarbca. On tutaj gdzieś musi być. Może w zbrojowni, co? Jaki gość? Gość się potknął i sam spadł. I się zabił. Czyżby to koniec? Trochę szkoda, jakby był koniec. No gdzie ta zbrojownia jest? Aha, o krzyż, kuźwa. Tak, kończymy dodatek. Sir Hammerlock Big Game Hunter. Szkoda. Jeszcze nam została co prawda misja poboczna, chyba jedna czy druga. Co to za sprzęt? O kurde. 1817 obrażenia. Wszystko fajnie, tylko nie dla naszej postaci znowu. O, pistoleciki. Shotgun. Za chwilę nam się skończy miejsce i... O, jeszcze na górze tu coś jest. Now that's amazing. O, całkiem przyzwoite bronie, odporność na elektryczność, odporność na wybuchy. Też fajny sprzęt. Maksymalne zdrowie 30%.
Plecak pełny. O kurde, całkiem chyba fajna broń. Oj, ten nieszczęśliwy mały ekwipunek. Wszystko poniżej 2000 wywalam, ale tu widzę, nie ma czegoś takiego. Mam jeszcze dwa miejsca tylko w ekwipunku. O kurde, snajpera 5000 obrażeń. Widzieliście to? 5000. Ładny wypas. No, może być niezła ta broń. A ta maszynowa jeszcze tutaj jest jedna. Która zadajdziona jest. To chyba ta była, nie? 1132. Zamienimy za tą. No, może być ciekawa też. To słabe. Pistoletów nie potrzebujemy. Kurde, szkoda, że tu nie ma sklepu, no kurde. Dwa shotguny, nie. Jeden. Tarcza. O, takie tarcze używamy, ale ma mało liczby punktów. Kurwa, olbrzymia ta zbrojownia. O, 892 razy 2. To też ciekawe. Wywalmy coś jeszcze z ekwipunku. Wszystko bym tu chętnie wziął, ale nie ma miejsca. Kurde. Kuźwa, 1536 razy 3. Wow! To też może być ciekawe. Wow, niezły kuźwa wypas tutaj mamy w tej zbrojowni. Wszystko fajnie, tylko nie ma miejsca w jakimś punkcie, żeby to wszystko zabrać. Ale nie widzę tutaj żadnego tego symbolu. Zobaczmy jeszcze tą spluwę. Tutaj mamy razy 3. Ciekawa może być ta broń. Aha, w ten sposób. To gówniana. Nie, to nie. Wypróbujemy ją oczywiście, ale wydaje mi się, że jest chyba słaba. 819 razy 2. Mały magazynek, ale szybko się przeładowuje dosyć. Gdzie możemy zakończyć misję? Aha, musimy się przenieść.
Nakajama Laboratory? Dobra, wracamy do tego, Hammerlocka. Nie wiem, czy to koniec. Ale nie wpadło nam żadne osiągnięcie, chyba że teraz dopiero wpadnie. Jest. Face off. Upadek na Kajamy. Nowy wygląd komando z głowa. Niebezpiecznie wybierać się tam w pojedynkę. A, widzicie, mamy kolejną misję w stylu zabij bossa z 50 poziomu. Imagine, if you will, a stalker the size of a small boom. Now imagine yourself killing it. It's time to make that dream a reality, my friend. I found the stalker in question. I recommend grabbing some friends and taking him out. Moi drodzy, to byłoby chyba na tyle, jeśli chodzi o ten dodatek. Chociaż czekajcie, bo tu jeszcze nam jedno zadanie zostało. Nie, to jest to. Forge, kuźnia, to wiem, gdzie to jest. Czerwona księga, widzicie? Zabij zgorzelowe purchle. Różowe boroki, dwunogie łaziki. Kurczę, gdzie ja to znajdę? Aha, tutaj jeszcze mamy tą misję. To czekajcie, jeszcze się przyniesiemy do Claptrapa. Zaganik Sycylii. Nie wiem czasem, czy tutaj jeszcze od Claptrapa nie otrzymamy jakieś zadania. Jeśli tak, to sobie wykonamy w następnym odcinku. Likwidacja przecieków. The best I had was you sure aren't number one, Skag. Which kind of sucked. No quest, sorry. Okej, okay, czyli jednak już więcej zadań dla nas nie ma. Mapa cała odkryta chyba. Tak, cała mapa odkryta, ale musimy jeszcze to zadanie wykonać, ale to sobie już wykonam już poza nagraniem. Czerwona księga. Moi drodzy, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten dodatek. Tego gościa, tego Skaga moglibyśmy zaatakować, ale mam po prostu za słaby poziom. Więc kończymy trzeci dodatek, jeszcze został nam jeden. Też wam oczywiście pokażę, nagram cały. Także to tyle, mam nadzieję, że materiał był w porządku. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco. Hejka!